główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, minęła godzina 18.30, czas na najważniejsze informacje. Zapraszam na serwis. Cała grupa Webera apelowała o to, aby jak najszybciej przyjąć to rozporządzenie, zresztą z ciekawą argumentacją, którą warto przypomnieć, że brakuje mieszkań dla imigrantów w Niemczech, w Austrii i w innych miejscach. Młodzi ludzie w szkołach średnich, którzy okończą 18 lat, będą mieć darmowy kurs prawa jazdy. Wszyscy! Odpowiadamy na potrzeby, jakie młodzież ma, żeby się kształcić, ale z drugiej strony też jesteśmy pewni, że nasi absolwenci znajdą dobrą pracę. Tylko polskie referendum może zatrzymać pakt migracyjny, tak przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości po debacie w Parlamencie Europejskim. Ambasadorowie krajów Unii Europejskiej przyjęli dziś porozumienie dotyczące relokacji imigrantów. Przeciw były Polska i Węgry. Dominik Cierpioł. To historia, jaka wydarzyła się w ostatnich godzinach u wybrzeży Hiszpanii. 9 migrantów z Afryki groziło marynarzom nożami i próbowało przejąć statek. Zostali zatrzymani. Takich zdarzeń może być coraz więcej, bo coraz więcej migrantów dociera do Europy. Dlatego wczoraj cała grupa Webera apelowała o to, aby jak najszybciej przyjąć to rozporządzenie, zresztą z ciekawą argumentacją, którą warto przypomnieć, że brakuje mieszkań dla imigrantów w Niemczech, w Austrii i w innych miejscach. Chodzi o przepisy dotyczące dzielenia migrantów po krajach Unii Europejskiej. Nie może być tak, że kiedy pojawia się problem, to zamiast zapobiegać temu problemowi, to rozwiązuje się ten problem poprzez narzucenie go wszystkim. Niemcy, którzy przygotowali odpowiednie przepisy, nie radzą sobie już z polityką otwartych drzwi. Tamtejsze media informują, że zdaniem 64% ankietowanych przyjmowanie migrantów jest dla Niemiec niekorzystne, podczas gdy jeszcze w maju tak uważało 54% Niemców. I zapewne także dlatego Berlin chce problem migrantów rozlać po innych krajach Unii Europejskiej. Mamy czarno na białym dowód, że w Europie partia Tuska głosowała za przyjęciem paktu migracyjnego. Czyli co innego mówią i robią w Polsce, co innego mówią w Europie. Bo Europejska Partia Ludowa, do której należą Platforma Obywatelska i PSL, jest za mechanizmem, który pozwoli Brukseli zalać Polskę migrantami z Afryki. Ułatwień dla migrantów chce też Guy Verhofstadt, polityczny sojusznik Szymona Hołowni. Ludzie napływają do Europy, wkraczają na jej teren i dopiero proszą o azyl. Więc dlaczego nie możemy użyć naszych konsulatów, naszych ambasad? Dlaczego nie otworzymy ośrodków w krajach pochodzenia i dopiero gdy tam dostaną zgodę, to będą mogli przyjechać do Europy. Polska mówi bardzo wyraźnie, że na to się nigdy nie zgodzimy. Ale jest jeden warunek. Musi być rząd Prawa i Sprawiedliwości, który tak jak do tej pory będzie stał na straży bezpieczeństwa polskich granic i Polaków. Dlatego politycy Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę na konieczność przeprowadzenia referendum, w którym Polacy będą mogli sprzeciwić się pomysłom Brukseli. Dominik Cierpioł, TVP Info. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada sfinansowanie w ramach systemu edukacji kursu prawa jazdy kategorii B dla wszystkich chętnych pełnoletnich uczniów szkół średnich. Umiejętność prowadzenia samochodu nie tylko ułatwia życie, ma też niemałe znaczenie na rynku pracy. Bartosz Sadliński. Obietnica kierowana do młodych znalazła się w programie Prawa i Sprawiedliwości. Młodzi ludzie w szkołach średnich, którzy okończą 18 lat, będą mieć darmowy kurs prawa jazdy. Wszyscy, którzy będą chcieli. Potencjalnych beneficjentów jest sporo. W przyszłym roku w Polsce będziemy mieć 376 tysięcy osób, które skończą 18 lat. W województwie opolskim będzie to 8600 osób, natomiast w Opolu niewiele ponad 1000. Tych osób jest troszeczkę więcej niż w poprzednich latach z tego względu, że w czasach, kiedy oni przyszli na świat, akurat mieliśmy niewielki wyż demograficzny. W tych granicach wiekowych 18-19 lat, którzy przystępują do egzaminu, no to będzie to około 70% wszystkich egzaminów na kategorię B. 60-70% to są kierowcy młodzi. Posiadanie prawa jazdy ułatwia nie tylko życie osobiste, ale i zawodowe. Wśród ofert pracy, które są w Powiatowym Urzędzie Pracy, 7% wymaga, pracodawcy wymagają kategorii B.
A w ciągu ostatniego roku analizowaliśmy te oferty, prace, jakie do nas wpłynęły, na te ponad prawie 3000 ofert, to około 10% też ofert potrzebowało osób z kategorią B. Kurs kategorii B nie należy do najtańszych. Cały kurs na, w zakresie kategorii B prawa jazdy to jest kwota około 3000 zł. Do tego trzeba doliczyć koszty badania lekarskiego 200 zł, no i koszt egzaminu teoria plus praktyka 250 zł, więc zamykamy się w jakiejś kwocie 3-3,5 tysiąca zł. Inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości jest kolejnym po wprowadzeniu zerowego PIT-u dla osób do 26 roku życia krokiem mającym ułatwić młodym start w zawodowe życie. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Politechnika Opolska uroczyście zainaugurowała dziś nowy rok akademicki. Profesor Marcin Lorenc, rektor uczelni, z dumą podkreśla, że przyciąga ona coraz więcej studentów pochodzących nawet z dalekich stron, a oferta edukacyjna stale się poszerza. Uruchomiliśmy nowe kierunki studiów, dwa nowe kierunki studiów. Uruchomiliśmy dietetykę i jakość żywności oraz analitykę danych w biznesie. Mamy studentki, studentów nie tylko z Opola czy z województwa opolskiego, ale również na przykład z podkarpackiego, czy z kujawsko-pomorskiego, czy innych województw. To cieszy, bo to pokazuje, że odpowiadamy na potrzeby, jakie młodzież ma, żeby się kształcić, ale z drugiej strony też jesteśmy pewni, że nasi absolwenci znajdą dobrą pracę. Nasza oferta edukacyjna cieszy też studentów z całego świata. Na ścieżce polskojęzycznej mamy w tej chwili studentów z Wietnamu, z Chin, z Konga. Oczywiście mamy z Ukrainy bardzo wielu studentów, z Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, co świadczy o tym, że nasza oferta jest szeroka dla całego świata. Politechnika Opolska za cel strategiczny obrała podniesienie swojej rozpoznawalności. Widzimy bardzo duże wzrosty rok do roku, między innymi w amerykańskim rankingu US News. Jesteśmy na 747 miejscu na świecie. Tutaj warto zauważyć, że uczelni na świecie jest około 100 tysięcy samych uczelni, które były poddane ocenie, czyli tych najlepszych było ponad 17 tysięcy. To jest bardzo wysoka pozycja w obszarze engineering, czyli w obszarze, który jest dla nas kluczowym obszarem. Wybrałem akurat zarządzanie, na to, że rodzice posiadają małą firmę, którą mam nadzieję albo przejąć, a ewentualnie rozkręcić własny biznes. Dietetyka i jakość żywności. Wybrałem ten kierunek, ponieważ krążyłam wokół moich zainteresowań. Jest bardzo nowoczesny, jest pierwszym takim kierunkiem w Opolu. Myślę, że jest przyszłościowy. Po prostu chciałam się dowiedzieć wszystkiego, co się da, żeby jednak w tym kwestii tej praktycznej i teoretycznej po prostu móc działać jako ten architekt potem i żeby być zadowolona z tego, jakie doświadczenie tu dostanę. Opolskie powiaty otrzymały dziś kolejne dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niemal 10 milionów złotych zostanie przeznaczone na budowę chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy drogach o wzmożonym ruchu. Rząd pokryje 80% kosztów inwestycji planowanych przez samorządy. Jakub Słupecki. 9 powiatów oraz 10 gmin na terenie Opolszczyzny uzyskało dziś dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. Dzisiaj podpisujemy umowy z 9 powiatami na 17 inwestycji na terenie województwa opolskiego w tychże powiatach. Bardzo mnie to cieszy, bo te 9 ponad milionów złotych jest kolejną pulą środków finansowych, które po pierwsze przysłużą się rozbudowie sieci dróg na terenie województwa opolskiego, a po drugie poprawią bezpieczeństwo. Dofinansowanie uzyskane przez poszczególne samorządy stanowi 80% kosztów planowanych inwestycji. Około 500 tysięcy na ścieżkę pieszo-rowerową, ulica Sienkiewicza w kierunku Nieradowic. Na pewno to polepszy bezpieczeństwo. Od muchów ma powoli dochodzi, że 100% ścieżek rowerowych wokół tego przepięknego miasteczka. Największe dofinansowanie uzyskały władze powiatu strzeleckiego. Ponad 2 700 000 zł zostanie przeznaczone na dwie inwestycje, kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. Fundusz jest zadaniem konkursowym, co najważniejsze, czyli składa się wnioski, które muszą spełniać kryteria. Kryteria, które są związane tutaj z poprawą właśnie bezpieczeństwa, bo to był nabór na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych. W naszym przypadku rzeczywiście to bezpieczeństwo było bezwzględnie wskazane, czyli połączenie dwóch miejscowości, w tym przemieszczanie się dzieci z miejscowości do drugiej w celu edukacyjnym.
Jak podają przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, w roku 2024 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do województwa opolskiego trafi kolejne 90 milionów złotych. Nabór projektów już się rozpoczął. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Ponad 228 milionów złotych przekazał rząd w ramach siódmej transzy programu Polski Ład dla województwa opolskiego. Ta rekordowa kwota zostanie spożytkowana na uzbrojenie przeznaczonych pod inwestycje obszarów przemysłowych w gminach naszego regionu. Wszystko po to, by wspierać tworzenie nowych miejsc pracy. Maciej Dobrzański. W ciągu 2 lat funkcjonowania programu Polski Ład na inwestycje w województwie opolskim przeznaczono ponad 2,5 miliarda złotych, co nie ma precedensu w historii regionu po 1989 roku. Najnowsze dofinansowanie jest rekordowe, jeśli chodzi o pojedyncze transze Polskiego Ładu. 228 milionów złotych, które trafi do samorządów województwa opolskiego na obszary przemysłowe, na strefy inwestycyjne, na parki przemysłowe. A jest ich, tych stref, dosyć sporo w województwie opolskim i całe szczęście, że jest ich dosyć sporo. Dlatego możemy sięgnąć po te pieniądze, gigantyczne pieniądze. Wiele samorządów będzie mogło w ten sposób zachęcić potencjalnych inwestorów. Te pieniądze dzisiaj przyznane tak wielu gminom, tak wielu miejscom, gdzie inwestycje, gdzie strefy ekonomiczne pięknie się rozwijają, to wielkie zwycięstwo województwa opolskiego. Wśród 7 samorządów z dofinansowaniem znalazła się gmina Prudnik. Chodzi o budowę przedłużenia drogi przemysłowej, która w domyśle ma się połączyć z ulicą Nyską i z ulicą Meblarską, co spowoduje łatwiejszy dostęp zarówno do drogi, jak i do infrastruktury technicznej, która jest w drodze, mam na myśli tu wszelkiego rodzaju media, dla działek inwestycyjnych, które obecnie są od tej drogi oddalone. W konsekwencji zwiększy się oferta inwestycyjna. Polski Ład to fundusz wspierający inwestycje infrastrukturalne i rozwój gospodarczy samorządów terytorialnych, a także ochronę zabytków. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Z prośbą o pomoc do naszej redakcji zwróciła się pani Ewa, której sąd prawomocnym wyrokiem ograniczył władzę rodzicielską nad 8-letnim synem, powierzając ojcu opiekę nad chłopcem. Mały Mikołaj nie chce rozstawać się z matką, gdyż, jak twierdzi, boi się ojca, który miał być wobec niego agresywny i nie interesować się jego wychowaniem. Kilka dni temu urzędnicy wraz z mężczyzną w asyście policji próbowali odebrać dziecko matce. Sprawa jest jednak bardzo złożona. Materiał Macieja Wójtowicza. Tak wyglądało wykonanie postanowienia prawomocnego wyroku sądu nakazującego przymusowe odebranie 8-letniego Mikołaja matce. Wbrew woli dziecka ojciec wynosi go z mieszkania. Według rodziny chłopca oraz obecnych na miejscu działaczy społecznych procedura ta budziła zastrzeżenia. Był prokurator, była pani kurator, był MOPS, ale nie było najważniejszej osoby. Był ojciec, który wyrywa to dziecko siłą, nie było najważniejszej osoby, czyli nie było psychologa. I tutaj służby bardzo źle zadziałały. Jak twierdzi pani Ewa, jej były partner Damian od początku nie interesował się i nie opiekował chłopcem. A sama walka o opiekę rodziców nad dzieckiem trwa już od 7 lat. Wtedy chłopiec przebywał cały czas z matką, która twierdzi, że syn miał regularny, ustanowiony prawnie kontakt z ojcem. Ten żądał jednak zwiększenia kontaktów z chłopcem. Z tym orzeczeniem o noclegach nie zgodziłam się, bo uważałam, że dziecko jest za małe i ojciec nie umie się nim zajmować. Po prostu nigdy tego nie robił, więc tego nie umie, ale sędzina stwierdziła, że się po prostu nauczy metodą prób i błędów na moim dziecku. Do spotkań ojca z Mikołajem, również poza domem, dochodziło do czasu ich powrotu z wakacji w 2021 roku, kiedy to chłopak miał w pewnym momencie pozostać bez jego opieki. Obudziłam się, wystraszyłam, szukałam ich w domu, wszędzie. Nie było nich. To poszłam ten nad wodę, a oni byli tam nad wodą. Postawili ci samego i nie powiedzieli ci, gdzie idą? Nie. Od tego momentu, ze względu na rzekomy strach Mikołaja przed ojcem, kolejne spotkania z nim odbywały się w domu matki w pokoju chłopca, a następnie przez uchylone drzwi wejściowe. Po kilku mocnych emocjach ojca, gdzie nad sobą praktycznie nie panował, po prostu bał się już mu otwierać drzwi czy zapraszać go do domu. Po czym sędzina powiedziała, że jak mogłam gościć ojca na łańcuchu. Tylko że wcześniej przez kilka miesięcy ten kontakt odbywał się normalnie. No nie byłam w stanie namówić dziecka.
ani żaden psycholog, który z nim pracował. Rok temu w Sądzie Rejonowym w Brzegu pan Damian wygrał proces o ograniczenie pani Ewie praw rodzicielskich i powierzenie mu sprawowania opieki nad Mikołajem. Powodem miało być blokowanie przez matkę kolejnych wizyt w domu i poza nim, których chłopiec miał sam nie chcieć, bojąc się ojca. A ja dzwoniłam do ciebie, ty nie chciałeś ze mną rozmawiać przecież wtedy. Bo nie chciałam mi dać! Nie chcieli ci dać telefonu? No! Pani Ewa odwołała się od wyroku do Sądu Okręgowego w Opolu, który 24 lipca tego roku na podstawie zeznań świadków oraz zebranych dowodów podtrzymał osąd, ograniczając matce prawa rodzicielskie i powierzając opiekę nad Mikołajem jego ojcu. Sposób realizacji władzy rodzicielskiej przez matkę nie daje gwarancji, by ta władza miała być zbawiona prawidłowo. Są zastrzeżenia co do sposobu realizacji kontaktów. Te kontakty od 2 lat są utrudniane. Nastawienie dziecka w stosunku do ojca wskazuje na to, że w tej chwili, by móc tą władzę w sposób prawidłowo realizować, powinien on ją sprawować. Pani Ewa uważa, że sądy nie były obiektywne i nie uwzględniły w czasie rozpraw wszystkich dokumentów. Jej wątpliwość budzi także użycie w uzasadnieniu wyroku terminu alienacji rodzicielskiej. Posługiwanie się nim zostało zarówno przez Światową Organizację Zdrowia, Unię Europejską, jak i Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich uznane za potencjalnie szkodliwe. Może on prowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji, do ukrywania przemocy dziejącej się w rodzinie, czy też do wykorzystywania tego terminu alienacja przez sprawców, aby tak naprawdę dalej sprawować kontrolę. Z zarzutami pani Ewy nie zgadza się ojciec Mikołaja. Podkreśla, że nie chciał, aby ich konflikt przeniósł się na dziecko i zyskał medialny rozgłos. Jego adwokat wskazuje, że od ponad 2 miesięcy nie miał on kontaktu z synem. Opierając się na opinii sądów oraz biegłych, twierdzą, że pani Ewa nastawia chłopca przeciwko ojcu, a nie spełniając założeń wyroku i izolując syna od ojca, dopuściła się porwania rodzicielskiego. W sprawach o przymusowo wydanie dziecka pojawiają się łzy, pojawia się opór, ale niestety wszystko to jest spowodowane postawą matki, która narusza dobro dziecka, izolując je od ojca, wmawiając mu rzeczy, które nie miały miejsca, wmawiając przemoc, która nie miała miejsca. Kiedy wracał do mamy, do domu, no to już był spięty, kiedy jechaliśmy. On ogólnie się ze mną za każdym razem żegna na klatce pół piętra niżej, piętro niżej, bo on nie chce, żeby mama to widziała, że on się do mnie przytulił. Kiedy ja po niego przyjeżdżam, tak samo. Jego babcia stoi za mną za plecami, z założonymi rękoma na klatce schodowej. Pytam się coś Mikołaja, tata zaraz. On się boi przy babci nawet ze mną rozmawiać. Wie, że później będzie miał z tego tytułu jakieś konsekwencje. W obronie matki stają działacze Stowarzyszenia Dziecięce Veto. Psycholog działający na rzecz dzieci, pani Jagodzińska, wydała tutaj opinię właśnie o tym, zresztą nie tylko ta pani, ale inni psychologowie również, że matka jest tym rodzicem pierwszoplanowym. Dlaczego tego się nie słucha? Dlaczego nie jest brane w ogóle pod uwagę zdanie dziecka, które ma w tej chwili 8 lat? Dlaczego nikt nie zapytał, z kim chcesz mieszkać? Jak ci jest u taty? Chciałbyś mieszkać z tatą? Nie. Dlaczego? Czasem mnie biją. Jak byłem mniejszy, to też mnie zamykali w łazience. Po ciemku. A z kim byś chciał mieszkać teraz? Z tatą czy z mamą? Z mamą. Co ty robisz, człowieku? Zostaw to! Proszę puścić się, dziewczyny. Co wy robicie? Podczas próby odebrania dziecka kurator sądowa, ze względu na reakcję małego Mikołaja, odstąpiła od wykonania postanowienia sądu. Walka o chłopca trwa. Nasza redakcja będzie przyglądać się tej sprawie. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. To wszystko w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, którą dziś przygotowała i zaprezentuje Dominika Amerta. Zapraszam w jej imieniu, a ja zapraszam Państwa na godzinę 20.30 na nasz kolejny serwis. Do zobaczenia.